No i nudy. No i jak są nudy, to trzeba coś zrobić. Mówią, weź się do roboty, jak się nudzisz, więc biorę się do roboty i próbuję coś dla was nagrać. Dla was albo jeszcze bym zrozumiał, nudna niedziela, ale nudny poniedziałek, nie, to tak nie może być zdecydowanie, nie, muszę coś zrobić. No już w sumie zrobiłem, poodkurzałem. Hi, I'm Parasol. Z tej pogody, patrzysz na prognozę pogody i widzisz, że będziesz miał 2-3 dni słoneczne, a reszta dni deszczowych w czasie urlopu. Kiedy próbujesz coś na maksa wycisnąć z tych dwóch dni, to później się okazuje, że mimo twoich starań, mimo twoich wysiłków, pogoda... Po prostu leje jak cholera. No mam czasem wrażenie, że ten kanał będzie zmierzał w takim kierunku rozkminek filozoficzno-psychologicznych. Oh, come on! Nie wiem tak naprawdę, czy idę w dobrym kierunku. Mam dużo pomysłów, chciałbym zrealizować wszystkie pomysły, wpakować to w jeden projekt. Nie wiem, czy to jest sensowne, zobaczymy. No w każdym razie, nie wiem, może mi odbija na start. Duh. Wszystko w jeden projekt, wszystko naraz robić. Co z tego wyjdzie, jaki miszmasz z tego wyjdzie. No jest, zależy jak to ciasto upiekę, jeżeli dobierzesz odpowiednio składniki, to wychodzi dobre ciasto, więc... Ja myślę, że być może jestem dobrym cukiernikiem. W każdym miejscu na świecie mógłbym coś wymyśleć pożytecznego, mógłbym zabić jakąś tą nudę, zrobić coś ciekawego, zrobić coś wartościowego, a tutaj nawet nie mogę przyszczyć trawnika. Codziennie pan przychodzi i się realizuje. Więc zabiera mi nawet tą czynność. A więc tak siedzę i zabijam nudę. Ja myślę, że przyszłość tego kanału, przyszłość vlogów będzie szła w kierunku właśnie takich postpandemicznych vlogów. Oh no! No bo pewnie jak każdemu z was, jak większości z was, mi również ten okres pandemiczny pozwolił spojrzeć na życie trochę z innej perspektywy i trochę głębiej i trochę w inny sposób. Uświadomiłem sobie wiele rzeczy, pewnie tak jak wy. Więc tak, przyszłość tego kanału będzie stricte postpandemiczna. Myślę, że to dobre słowo. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale ja uświadomiłem sobie, że człowiek, kiedy przekracza czwartą dekadę własnego życia, to jest to najwyższy czas, aby zintensyfikować swoje działania w kierunku realizacji celów, marzeń. Przygoda, podróże, filozofia, myślę, że to jest właśnie zdecydowanie ten kierunek, w jakim pójdę. Będzie troszkę miszmaszu, no ale taki już jestem, więc tak jak mówiłem, jestem transparentem. Robisz niczego na siłę, ani niczego nikomu udowadniać. Co chcę dać? Tak, chcę dać wartość. Myślę, że to jest najwłaściwszy kierunek i to jest tak naprawdę główny element tej misji. Wartość. Czym jest wartość? Ocenicie sami. Karmienie łabędzi to naprawdę ciekawa czynność. No i jedzą, patrz, marchewka musi być... No, jedzą. Masz, ty też. No, ty też. Ty nie jesteś od macochy, ty też musisz dostać.